Trenerze, taki dzień się zdarza raz? Myślę, że nie. No, mam nadzieję, że 29 luty, wiadomo, że to jest dzień, który zdarza się raz na 4 lata. Mam nadzieję, że, albo jestem inaczej, może powiem inaczej, jestem przekonany, że to nie chodziło dzisiaj o ten dzień, że będziemy tak wygrywać raz na 4 lata, tylko częściej. Oczywiście ciężko będzie nam wejść na taki poziom, jaki dzisiaj graliśmy i strzelać tyle bramek, ale liczę na to, że takie mecze będą zdarzać się częściej. A przy okazji świetna pasa trenera Andrzeja Szłapy, personalna świetna pasa. Gratulujemy tytułu trenera roku 2019 w Bielsku-Białej. No dziękuję bardzo. Widać, że to też chyba fajnie na nas podziałało, to, że ja zostałem najlepszym trenerem, że drużyna najlepszą drużyną w Bielsku. I przełożyliśmy to dzisiaj na parkiet, te nasze sukcesy. Też to było gdzieś tam w mowie motywacyjnej przed meczem, że takie sukcesy, takie nagrody zobowiązują i musimy się pokazać klasę. No cieszę się, że tak się stało, no jestem w szoku, bo drużyna dobrze wyglądała w tygodniu, ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będziemy dzisiaj grać. Cóż mają powiedzieć rywale, skoro przeprowadziliście na nich operację bez znieczulenia? Dokładnie tak, no ja myślę, że to też miał wpływ w to, że mocno byliśmy podrażnieni tym przegranym meczem w Katowicach. To był ten okres, gdzie przygotowywaliśmy się do Ligi Mistrzów, trochę nasze morale opadło i mogło to mieć też wpływ na ten wynik w Pradze. Więc dzisiaj no, chcieliśmy zrobić wiele, żeby ten mecz wygrać w dobrym stylu, pokazać, że to był przypadek i gdzieś tam porażka, które nam się nie zdarzają. A czy ze swojej bogatej kariery zawodniczo-trenerskiej jesteś w stanie przywołać spotkanie, które kończyło się takim rezultatem? Gdzieś tam w zamierzchłych czasach wygraliśmy wysoko, ale nie wiem, czy aż tak. Klirek, chyba Irek Sosnowiec, taki mecz był w Chorzowie, ale myślę, że to nie było 18-1, ale na pewno było wysoko. Także takie, to jest najwyższy wynik w mojej przygodzie trenerskiej i na pewno zapamiętam ten mecz na długo. Trenerze, jak można skwitować tak wysoką, sromotną porażkę na parkiecie Mistrzów Polski? Zbyt otwarty futsal chcieliście grać z mistrzami kraju? Przede wszystkim, żeby wygrać mecz z rekordem, według mnie muszą być dwa czynniki, dwie rzeczy spełnione. Bramkarz musi bronić więcej niż powinien, praktycznie zamykać bramkę, a my musimy wykorzystywać wszystko, co mamy. Nie nastąpiła ani jedna, ani druga rzecz. Dodatkowo źle wyglądał ten nasz przygotowania ten tydzień i naprawdę nie przygotowałem tego zespołu odpowiednio i to wyszło dzisiaj na parkiecie. Nie byli przygotowani na to, co rekord dzisiaj pokazał i no, szkoda, nie winię chłopaków za to. No niestety, tak jak tu rok temu mówiłem, że się pomyliłem się znowu i cóż, trzeba będzie wyciągnąć te mityczne wnioski. Łukasz Biel, zdobywca 6 goli spośród 18 zdobytych dziś przez rekordzistów. Rekord życiowy? Zdecydowanie. Najwięcej w mojej przygodzie z piłką strzeliłem 3 gole. Bodajże w tym moim takim najlepszym sezonie 2015-2016. 6 goli, rzadko spotykany wynik. Bardzo się cieszę, no ale to nie przyszło jakoś łatwo. Gdzieś tam ciężko wracać na treningach. Krok po kroku wracanie do pełnej sprawności fizycznej. Ten Andrzej Szłapa daje mi coraz więcej szans i no i gdzieś to zaprocentowało. Na moment będę szukał dziury w całym. Nie zdobyłeś gola prawą nogą chyba? Nie zdobyłem gola prawą nogą. Głową, lewą. Tak. Teraz tak sobie piętą. No niestety, ale były ku temu okazje, bo jak Honza mi dał raz do pustej bramki, mogłem strzelać z prawej, ale strzelnie z lewej i tak wpadło. Czyli jest jeszcze nad czym pracować? No zdecydowanie, prawa noga nigdy nie była moim konikiem, więc cały czas nad nią staram się pracować, ale na tyle mam gdzieś tam ułożoną tą lewą nogę, że pozwoliło to dzisiaj praktycznie zamknąć mecz. Spróbujmy na gorąco w kilku zdaniach ocenić tę konfrontację. To wy byliście dzisiaj tak perfekcyjni, tak silni, tak mocni, czy katowiczanie tak słabi? Znaczy generalnie z przebiegu meczu, jeśli ktoś by go dokładnie przeanalizował, to mogliśmy strzelić jeszcze kilka bramek. Nie było tak, że mieliśmy jakąś niesamowitą skuteczność, że wszystko co uderzyliśmy na bramkę to wpadało. Drzemała w nas taka sportowa złość przez cały tydzień, bo wiedzieliśmy, że Katowice to jest jedyny zespół, który w tej kampanii nas pokonał. Chcieliśmy się odegrać, bo gdzieś tam to leżało w tył głowy, że przegrywamy 5-3. A to było akurat przed startem na Ligę Mistrzów, gdzieś to nas trochę podłamało. Później w sumie nieudany wyjazd do Pragi. Od początku tego spotkania weszliśmy bardzo agresywnie. Już tam bodajże w pierwszej minucie ja miałem dwie sytuacje, gdzie mogłem lepiej dograć do kolegów i już byśmy w pierwszej minucie prowadzili 2-0. Ale później ten worek z bramkami się rozwiązał, Katowice całkowicie opadły z emocji i już praktycznie oddawali nam pole gry. Krótko mówiąc, nie drażnić lwa. Wolę w to ja. Łukasz Biel, najskuteczniejszy w dzisiejszym spotkaniu, nie ukrywał po spotkaniu w komentarzu, mówiąc, iż tkwiła w nich żądza chęć rewanżu za porażkę w Szczepieńcach sprzed kilku miesięcy 3-5.
Wiedzieliśmy o tym doskonale, że Rekord na pewno będzie chciał się zrewanżować, że ruszy na nas. I tak zrobił, a to, co my dzisiaj zaprezentowaliśmy, to spuśćmy zasłonę milczenia. Trochę samokrytycznie, Tomek. Wy byliście dzisiaj tak słabo dysponowani, czy rekordziści sięgnęli szczytu swoich możliwości? Wystarczy popatrzeć na bramki, które Rekord nam strzelił. Trener uczulał o pewnych zachowaniach. Wiedzieliśmy, że będą dogrywane piłki przekątne. Myśleliśmy, że na Michała Marka nie grał, wyszedł Łukasz Biel, więc grali na Łukasza, który strzelił 6 bramek, z czego 4 praktycznie takie same. O czym my tu rozmawiamy?